Schodzi w nocy do kuchni, tak mu się strasznie pić chciało. Otwiera drzwi i zamurowało go. Przy stole siedzą. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dziś będzie opowieść dalsza o moim dziadku Wojciechu Szczeciniaku. Część z Was zna go z odcinka o Balicach, o obozie pracy w Balicach i wielu z Was pytało, co działo się dalej. Co się działo dalej? Kiedy skończyła się II wojna światowa, trafił jako człowiek, który chciał osiedlić się w nowej rzeczywistości, na ziemiach zachodnich, na ziemiach odzyskanych, nazywanych przez niektórych ziemiami wyrabowanymi. Generalnie trafił właśnie na Dolny Śląsk, w Góry Sowie, do miejscowości Oberhausdorf. To dokładnie tu, gdzie dzisiaj jestem, bo dzisiaj Oberhausdorf to miejscowość Jugowice Górne, gmina Walin. Chciałem Wam podziękować, bo wykupiliście cały nakład książki Faszystowska Mać, ale chciałem Wam również powiedzieć, że nagraliśmy audiobooka. Chrzęst słychać. Ludwik krew na ustach. Drga. Cały się częście. Zsuwa się. Trup gotowy. A ja patrzę, bo teraz woła mnie. Kom. I ci, którzy na YouTubie wspierają nas na odpowiednim progu, mogą tego audiobooka odsłuchać, a ci, którzy nas jeszcze nie wspierają, wystarczy pod tym filmem nacisnąć przycisk wspieraj i spokojnie audiobook trafi na Wasze uszy. Więc dzisiaj o tym, co działo się w Oberhausdorf z moim dziadkiem w 1945 roku, 3-4 miesiące od ukończenia II wojny światowej. I żeby Wam to wszystko opowiedzieć, muszę wejść na teren dawnej gospodarki, w której dziadek w 1945 roku został osiedlony. Minęło ponad 70 lat. Szczerze, ja nigdy w środku w tym domu nie byłem. Nigdy. Nie miałem nigdy okazji. Więc dzisiaj myślę, że też nie będę miał, bo właścicieli nie ma, ale wejdę na teren i opowiem Wam to, co sam od niego słyszałem tutaj kilkanaście razy poprzez różne spacery, opowieści i różne wyprawy, które na ten teren się z nim odbywały. Kiedy oczywiście byłem dzieckiem, później nastolatkiem. Dzisiejszy odcinek dedykujemy Kancelarii Adwokackiej Magdalena Kolenda. Września 1945 roku Wojciech Szczeciniak trafia do Świdnicy. W Urzędzie do Spraw Repatriantów zgłasza się, aby zająć gospodarkę, którą oczywiście ten urząd przydzieli jako osadnikowi. Dostaje gospodarkę w Jugowicach Górnych na szczycie góry. Generalnie jedzie z Ludowym Wojskiem Polskim, jadą taką furmanką, go żołnierz opowiada, jak tu teraz wszystko pięknie kwitnie, jaki będzie nowy czas. I dziadek przyjeżdża dokładnie tutaj, w to miejsce, na samym szczycie góry, ogląda tą gospodarkę z perspektywy drogi. Murowane obejście, elegancki dom. To jest to, czego nigdy w życiu w swojej wsi nie miał. Zresztą Polska była przeorana przez walec, zarówno i niemiecki, a potem front, który szedł sowiecki. Wsie zniszczone, spalone. Potężna bieda. A tu nie. Tu nie było działań wojennych. Wszystko stało gotowe. Więc powiedział, ta podoba mi się najbardziej. Chciałbym tutaj mieszkać. Wyładowuje swój pakunek z tej właśnie furmanki i okazuje się, że gospodarka, oczywiście elegancka, ale wokół tej gospodarki znajduje się obóz, baraki i mnóstwo kolczastych drutów i wieżyczki, na których stali wachmani, którzy pilnowali. Dziadek był po obozie koncentracyjnym, więc tak naprawdę miał z tym generalnie potężną traumę i potężny problem. Powiedział temu porucznikowi, w życiu tu nie będzie mieszkał. Porucznik mówi, panie Szczeciniak, my to wszystko wyrównamy. Warszawa, potrzeba odbudowy. Będziemy wywozić, wszystko rozwalać i tu nie będzie śladu. A z tego wejścia tam, bo tu się niewiele widzę zmieniło, wychodzi niemiecka rodzina. Około 70-letni starszy mężczyzna, drugi około 40-letni, kobieta i mała dziewczynka. Dziadek mówi do tego porucznika, kurwa jego mać, miałem tu ze szwabami mieszkać? Panie, my i stąd niedługo na zbity pys wysiedlimy. Wszystko będzie pańskie. Niech się pan spokojnie uspokoi. Wszystko, co tutaj jest, należy w tej chwili do pana. Dałem, mówi, flaszkę samogonu, poklepałem porucznika po ramieniu, wziąłem tobołek i wszedłem do nowego domu w Oberhausdorf. Byłem
prawdopodobnie 7. bądź 8. pierwszym Polakiem jako mieszkańcem tej miejscowości. Po zapoznaniu się z tymi, którzy tutaj przyjechali, oczywiście przy toaście, przy zakąsce i opowieściach z II wojny światowej, tym, co każdy przeżył i przetrwał, dowiedziałem się, z jakimi ja Szwabami mieszkam. Reinhold Passler, około 40, ręka sparaliżowana, tak wygięta, mówił, że na Frankreich Front, czyli na francuskim froncie, ranny, w 40 roku. Jego teść, Juliusz Kramer, 75 lat, szczupły, żelasty Szwab. No i oczywiście żona Reinholda, Klara, i mała córeczka Heidi. Może miała 4 bo 5 lat. To ona jedyna się do mnie uśmiechała, karmiąc kury. Reszta spatrzyła na mnie spod łba bardzo podejrzliwym wzrokiem. Zaczęliśmy gospodarować. Ja zająłem górne piętro domostwa, a oni dolne. Oczywiście kuchnia była po stronie niemieckiej. Nie miałem żadnych plonów. To oni mieli obowiązek dawać mi pierwsze jedzenie. Od razu poznałem, że Reinhold to fanatyk hitlerowski. Zacięte zęby, wzrok cały czas sprzony, nienawidził mnie, nie mógł wytrzymać, że mieszkam w jego domu. Oczywiście pierwsze, co to zapytał po kilku dniach, czy mówię językiem niemieckim. Odpowiedziałem mu, że nie wiem, co on mówi, nie rozumiem, kompletnie nie mam pojęcia. Taką minę jeszcze zrobiłem, wieskiego nie dojdę. Oczywiście Reinhold Szolmosko się uśmiechnął, spojrzał na mnie i szepnął do swojego teścia, że jestem typowym wiejskim polskim niedojdą, pachołkiem, który gówno wie i gówno widział. Ale ja niemiecki dobrze znałem, dlatego że moje zmysły, wyostrzone poprzez wojnę, poprzez ukrywanie się i poprzez dwa obozy, powodowały, że trzeba było być zawsze ostrożnym w tym, czy ten język się znało, czy nie. Otóż bardzo proste. Jeżeli w Oświęcimiu, dokładnie w Birkenau, kapo wołał coś do mnie po niemiecku, ja odpowiedziałem, że nie rozumiem, więc on musiał zawołać tłumacza. W tym momencie ja już sobie układałem odpowiedź i byłem przygotowany nawet na najgorsze. To te zmysły powodowały u mnie, że Reinholdowi w tym gospodarstwie nie przyznałem się, że władam dobrze językiem niemieckim. Tak zaczęła się epopeja Wojciecha Szczeciniaka na tak zwanych ziemiach odzyskanych, kiedy mieszkał z 4-osobową niemiecką rodziną przynajmniej do lata 1947 roku. Reinhold był bitym hitlerowcem. Bardzo często szeptał do swojego teścia Juliusza Kramra, że jak tylko skończy się to wszystko, to hak, który wisi na stodole, będzie przeznaczony dla Wojty. On właśnie, Wojt, na tym haku powiesi. Dziadek chciał sprowokować Reinholda do bójki. Generalnie była zasada. Reinhold był kaleką, więc sam dziadek nie mógł go uderzyć. Ale chciał sprowokować, żeby Reinhold skoczył do niego z pazurami, a w ten czas on oczywiście by mu nawalił. Bardzo często przy śniadaniu, opowiadał mi dziadek, kiedy Klara szykowała śniadanie, jadłem kanapkę, piłem herbatę z filiżanki, otwierałem okno i tą filiżankę wyrzucałem. Potem zjadłem kanapkę, brałem talerz i wyrzucałem przez okno. Reinhold patrzył, zaciskał zęby, patrzył, ani razu nie skoczył do mnie z pazurami. Bał się, mimo że byłem chudy po obozie, ale byłem zwinny, żelasty. Myślę, że się bał. Pytam się potem, a co zrobiłeś z tymi rzeczami, kiedy Reinholda wysiedlono? No kiedy Reinholda wysiedlono, mówi, poszedłem tutaj właśnie za mieszkanie, za dom, do ogrodu, wyciąłem te wszystkie pokrzywy. To, co się nadawało, co nie było rozbite, elegancko wyczyściłem, powkładałem w kredens. No, trzeba było żyć i z czegoś jeść. Reinholda już nie było, a ja tu zostałem. Kiedy Reinhold już się uspokoił i wiedział, według niego, że nie znam kompletnie niemieckiego języka, zaczął przy kolacji opowiadać do Kramra. Niedługo my tu wrócimy, bo wtedy dowiedzieli się, że będą wysiedlani, że pierwszych, jakich będą wysiedlać Niemców, to będą robotnicy niewykwalifikowani i rolnicy. A on był rolnikiem małorolnym, górskim rolnikiem, więc będzie pierwszy na liście wysiedleń. Jak się dowiedział, to powiedział do Kramra: musimy schować nasz dobytek.
To nie będzie długo. Tutaj Polacy sobie nie poradzą. My tu szybko wrócimy. Na pewno będzie jeszcze wojna. Trzecia wojna światowa, kiedy Amerykanie przyjdą, będą bić się z Rosjanami i na te tereny, mówi, Niemcy wrócą. A więc musimy schować naszą porcelanę, nasze kosztowności, rodowe srebra i oczywiście garnitury, futro klaryk i jeszcze innego rodzaju ich dobytek. Słuchałem, co mówili. Oczywiście w klepisku w stodole zrobili potężny schowek, tam trzy skrzynie schowali, zabili deskami, zabili gliną, udeptali, położyli siano. Kiedy oni to wszystko schowali do godziny pierwszej w nocy, ja o czwartej wszedłem, wszystko otworzyłem. I kiedy Reinold stał o siódmej, to ja już na podwórku kolegom, którzy tu byli pierwszymi osadnikami, otwierałem skrzynię i dzieliłem. Jednemu dałem tacę srebrną, garnitur dałem koledze, sam przyłożyłem sobie Reinolda i Kramra marynarkę i zacząłem wszystko rozdawać. Jak to Reinold zobaczył, to jak kobra syknął. Wojty, ty dobrze mówisz po niemiecku. I okazja jego, aby się na mnie zemścić, bardzo szybko przyszło, bo Reinold było pamiętliwe bydle. Poszedł na skargę na milicję obywatelską do komendanta Kunickiego. I dobrze wiedział, jakie są realia w okolicy. Dobrze wiedział, co donieść, abym ja miał problemy właśnie na posterunku milicji w MO w Walimiu. Reinold poszedł do posterunku MO w Łokietku, bo tak po wojnie nazywał się Walim. Poszedł do komendanta milicji obywatelskiej Kunickiego. Doskonale wiedział, jak mnie zadenuncjować. Otóż, pierwsze co? Powiedział, że mam więcej broni, niż powinienem mieć. Wytłumaczę, o co chodzi z tą bronią. Chodzi o to, że było bardzo niebezpiecznie na tych terenach. Mnóstwo różnego rodzaju band, maruderów, niedobitków niemieckich, ale także i polskich, różnego rodzaju bandytów przyjeżdżających na tę ziemię grabić, mordować, rabować. Było niezwykle niebezpiecznie. Stąd milicja nakazywała tym pierwszym Polakom, aby mieli ze sobą broń. I jedną sztukę broni na człowieka, na jedną głowę można było mieć. Dziadek oczywiście miał jedną zarejestrowaną, a dwie z powrotem miał ukryte. No, tak to dokładnie było. Jak samych swoich. Jedna z dwie zawsze musiały być tak, żeby nikt nie wiedział. I Reinold wybadał, że w stodole dziadek ma schowek i ma tam dwa ukryte mauzery. Zadenuncjował. Mało tego, powiedział, że dziadek ze swoim bratem chodzi do lasu i poluje na zwierzynę, czyli poluje na sarny, jelenie, co było zakazane. No i oczywiście, że grozi mu bronią, że grozi, że go zabije i spali całe gospodarstwo. Jak można było spalić gospodarstwo Polski Ludowej, która Polska Ludowa to gospodarstwo dała? Więc Reinold był wyćwiczony, mądry, wiedział, w jaką nutę zagrać. Oczywiście Kunicki nie we wszystko uwierzył, ale powiedział do mnie, że musi coś zrobić, bo się bał, że Reinold pójdzie do UB. I Kunicki mówi tak, słuchaj Wojtek, dam ci 3 dni aresztu, posiedzisz, drewna nam narąbiesz tutaj do pieca, a potem cię wypuszczę. No nie było mi w smak, ale Kunicki, swój chłop, posiedziałem 3 dni. Mówię do Kunickiego, wychodzę dzisiaj, jestem wolny, idę i Reinoldowi łeb dole. Jak go zabijesz albo mu coś zrobisz, to pójdziesz do kryminału. Oni mają takie same prawo jak my. Nie możemy robić tak jak oni, nie możemy ich mordować. Oni będą wysiedleni, niedługo stąd wyjadą. Nie możesz mu nic zrobić. Pamiętaj, jeżeli mu cokolwiek zrobisz, idziesz do więzienia. Okazja do wyrównania rachunków i do zemsty między mną a Reinoldem wydarzyła się bardzo szybko. Otóż przyjechali na jesień żołnierze polscy furmanką. Nie było zaopatrzenia. Przyjechali i prosili, kto co ma, miarkę ziemniaków, tam może jakieś słoiki, konfitury, peklowane mięso. No kto co ma z plonów, jakieś jabłka, aby ładować i potem na koszary do Świdnicy zawieźć. Przyszli do mnie, ja mówię, że ja tutaj niedługo jestem i nie mam swoich plonów. Ale Reinold ma bardzo dobre plony. W piwnicy ma kupę ziemniaków. Idę do Reinolda, mówię, żeby dał klucz. Po co? No jak po co? Wyjrzyj przez okno, będziesz wiedział po co. Reinold patrzy, polskie wojsko. Splunął, nie da żadnego klucza. Pobiegłem do tych chłopaków i mówię, szwabisko tu się rzuca, jak wsza na grzebieniu. Trzeba go trochę utemperować, to może klucz da. Podszedł ten warczysty, mówi, to ja hitlerowskiego gada w Berlinie tukłem, zaraz tu Reinolda naprawię.
wszedł do mieszkania, Reinhold do niego zawołał, poszedł na górę za Reinholdem, a tam Kramer podstawił mu nogę, tego mężczyznę przewrócili, zabrał mu Reinhold karabin, więc krzyczy na tego drugiego, żeby trzeba pomagać. Ten drugi skoczył z furmanki, biegnie na górę, kolbą Kramera jak pierdolnie zawinie się pod szafę, a Reinhold wystraszony karabin rzuca, otwiera takie małe okienko, cmyk i ucieka w las. Strzelał, pytam się dziadek za nim? No mówi, strzelał, zarepetował karabin, ale Reinhold to była ćwiczona hitlerowska bestia. On był w tym Wehrmachcie. Zygzakiem uciekał i ten żołnierz nie mógł trafić. Wróciłem do domu, żołnierze odjechali, dostali ziemniaki, bo już wtedy ja gospodarzyłem. O nic Reinholda nie pytałem, a matka moja w płacz, że tak, Reinhold pójdzie w las, przyprowadzi bandy, które tutaj się wałęsają, SS-owskie, różnego rodzaju bandy, jakieś wilkołaki, przyjdą nas, spalą jak ten dom i nie będzie po nas śladu. Powiedziałem matce, żeby nie lamentowała, jak będzie, tak będzie. Nie ma się czego obawiać. Człowiek karabiny ma, broń, będziemy się bronić. Moja matka to była w ogóle bardzo bojaźliwa. Panicznie bała się, że przyjdzie jakaś banda z gór, wytnie nas w pień i podpali dom. Ona się w ogóle bała, jak i wszyscy, że Niemcy wrócą. Myśmy nie wierzyli, że ich wysiedlą, że będziemy tutaj długo, a jeszcze w tamtym czasie, tej późnej jesieni i zimy, było słychać wybuchy w górach, strzelaninę. Nikt w nocy nie chodził, kula w łeb była pewna. Milicja w Walimiu, worki z piaskiem, RKM, granaty za pazuchą, i tak wyglądała nocą milicja. Dlatego bardzo się bała, że jak Reinholda pogoniliśmy z żołnierzami, że pójdzie w las, sprowadzi jakichś SS-owców i nas spalą i wymordują całą rodzinę. Przeżyliśmy wojnę i tak marnie skończymy, właśnie kiedy ta cała wojna się skończyła. Miała też sporo racji. Mój kolega Potaśnik, który wołał mnie czasami do Glinna, do gospodarstwa, abym tam szperał po niemieckich różnego rodzaju skrytkach, które być może w jego domu Niemcy zostawili, opowiadał mi, że w nocy schodzi, gdzieś tak druga w nocy, też miał podzielony dom, u góry był on, na dole Niemcy, schodzi w nocy do kuchni, tak mu się strasznie pić chciało. Otwiera drzwi i zamurowało go. Przy stole siedzą SS-owcy, trzech z plecakami broń, niemra żarcie szykuje, karmi. Oni tylko na niego popatrzyli, pokazali mu i on po cichutku zamknął drzwi, wszedł na górę, szafę, kredens do drzwi i jak trusia z żoną siedział, bo się ich panicznie bał. To właśnie takich gości matka moja i nasza rodzina spodziewała się, że Reinhold z lasu, z gór sprowadzi. Gdzieś o 5 rano, po 3 dniach, ktoś puka z tyłu do gospodarstwa. Wali ktoś drzwi. Matka mówi, nie otwieraj, to SS-owcy przyszli, wykończą nas. Myślę sobie, co będę się bał? Belgijkę w rękę, otwieram. Patrzę, a tu Reinhold, skurczony, zziębnięty, wyciąga rękę tą zdrową i mówi, że przeprasza, żeby mu wybaczyć, że on już nie będzie szukał ze mną żadnych zwad. Uścisnąłem grabę Szwabowi. Ludzie, od tej pory Reinhold to był najlepszy mój funfel we wsi. Wszystko, co chciałem, mi pomagał. I narzędzie w gospodarstwie dawał. I bardzo dobrze karmił. Mało tego, nawet się mnie pytał. Wojty, będziesz dzisiaj tutaj spacerował po barakach, po tych wszystkich, mówi, rzeczach. Wyszykowałem ci rower elegancki. Zobacz, popatrz, tutaj gotowy, napompowany. Możesz jechać. Mało tego, Reinhold mnie nie zadeduncjował. Kiedy znalazłem w lesie cały mundur SS, normalnie z odznaczeniami, ubrałem się w pas i zszedłem do wsi, siejąc oczywiście postrach i panikę. Wtedy to UB przyjechało szukać tego właśnie członka Werwolfu, tych wilkołaków, o których oni mówili, który siał postrach we wsi. To Reinhold mnie wydał. A gdyby mnie wtedy wydał, byłoby na pewno po mnie. Od tej pory był to swój chłop. Tak jak powiedziałem, mówi, masz naszykowany rower, napompowane koła, tu wszystko gotowe, możesz jechać. Ja nie wierzyłem tej hitlerowskiej. Nóż mi łańcuch podpiłuje, albo hamulce przekręci, będę jechał, urbem pieprzne zabije się. Nie, 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 on do końca był hitlerowiec. Ja sobie rower wziąłem za stodołę i sam na piechotę wszystko obszedłem. Tak naprawdę różniliśmy się bardzo mocno. Ja i Reinhold, powiedział dziadek. Ale jedno mieliśmy wspólne.
kiedy odszedł czas, kiedy nadszedł, przepraszam, czas wysiedlenia, Kramer trzymał wielką płachtę. Oni mogli wziąć tylko 50 kg bagażu. Ta Klara w czarnej chuście miała jakąś walizkę. Reynolds stał z jakimś tobołkiem i ta mała Heidi, która trzymała ich za rękę. Nigdy w życiu ich więcej nie spotkałem. Jedną rzecz mieliśmy wspólną. On szedł w nieznane, a ja na nieznanym zostałem. To na tyle w dzisiejszym odcinku History Hiking. Pamiętajcie, wspierajcie nas właśnie poprzez kanał YouTube. Na dole pod filmem znajdziecie przycisk Wspieraj nas. Dzięki temu będziecie mieli dostęp do nowych, unikalnych treści, jak na przykład do audiobooka. Pamiętajcie oczywiście o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Pamiętajcie o łapce w górę i o dzwoneczku, bo to przypomni Wam o nowych odcinkach, które co tydzień w każdy czwartek o godzinie 20 na naszym kanale, na naszym kanale pojawiają się. No i daj Stwórca, że będą się jeszcze pojawiać. Do zobaczenia, pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów Konrada Baranowskiego, Michała Bodakiewicza, Radosława Burczka, Witolda Chojeckiego, Annę Dyleską, Adama Guska, Bartosza Karola, Adama Kudłatego, Małgorzaty Sobczak, Wojciecha Srokę, Rafała Subotkę, Piotra Szczaubę, Michała Trybała i Jarosława Zębeka. Naszymi mecenasami są również Marzena Bodzionny, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Artur Chojecki, Michał Dura, Michał Folga, Remigiusz Golanowski, Michał Górski, Mirosław Kanak, Radosław Karwiński, Anna Kudła, Maciej Lemański, Norbert Mądrzak, Michał Miłoń, Jarko Motocykle, Mieszko Musiał, Piotr Pomieczyński, Piotr Przonda, Damian Śleb, Mariusz Słyszewski, Krzysztof Taborski, Michał Wojton, Piotr Woźniak. Dzięki wielkie za Wasze wsparcie.